Wczoraj w Parlamencie Europejskim zapadły bardzo ważne decyzje, które niestety będą bardzo słono kosztować Polaków. Te decyzje wsparła cała niestety polska opozycja. Dzisiaj z Państwem chcielibyśmy się podzielić refleksjami na temat jednej z tych wielu decyzji, mianowicie decyzją, która de facto likwiduje możliwość taniego podróżowania liniami lotniczymi. Średnia klasa w Polsce, niektórzy Polacy polubili tanie latanie, polowanie na okazję tanich biletów lotniczych, by spędzić wakacje, spędzić urlop krótki, dłuższy, to zostanie zlikwidowane. Tanie bilety lotnicze przejdą do historii. Unia Europejska wczoraj zdecydowała, że te bilety mają być znacząco opodatkowane. Co to oznacza? Oznacza to, że osoby, które rzadziej podróżują, nie stać na droższe linie lotnicze, te osoby po prostu przestaną podróżować. Kilka tygodni temu niektórzy dziennikarze, również w Sejmie, uśmiechali się, kiedy mówiliśmy o programie Rafała Trzaskowskiego C40, że tam ludzie mają przestać latać, bo tylko ci, których na to będzie stać. No i proszę bardzo, taka oto decyzja jest wdrożona przez Parlament Europejski za zgodą całej polskiej opozycji. To jest bardzo zła decyzja dla osób, które rzadko podróżują, które polują na te okazje tanich biletów, ale również na tych mniej zamożnych Polaków, którzy chcą odwiedzić swoje rodziny, które czasami jeszcze przebywają na emigracji w innych państwach Unii Europejskiej. To również będzie znacząco utrudnione. To również będzie miało negatywny wpływ na polską turystykę, która z roku na rok się rozwija i również dzięki temu, że takie loty funkcjonują, więcej ludzi przyjeżdżało do Polski. Niestety, to jest kolejna decyzja, która ma słono kosztować Polaków. Jedna z wielu decyzji, które łącznie składało się na kwotę 189 miliardów euro, które Polacy muszą zapłacić za po prostu codzienne życie do 2030 roku.